Witajcie w kolejnym materiale na kanale Gracz Fan. Jeśli lubicie tego typu filmy, pozostawcie łapkę i suba, aby być na bieżąco. W ten sposób pomagacie rozwijać mi mój kanał. Tymczasem dzisiaj opowiem wam o arcypotężnym byłym członku Ligi Sprawiedliwości, Rady Nieśmiertelnych, czy też Legionu Zagłady, znanym jako Black Adam. W 2022 roku zagościł on na dużym ekranie w ekranizacji jego historii. W jego rolę wcieli się Dwayne Johnson. Black Adam z początku swoją siłę czerpał od czarodzieja Shazama, jednak po wskrzeszeniu otrzymał moce sześciu egipskich bogów: Shu Horusa, Amona Zehuti, Atena i Mehena. Pod względem siły fizycznej dorównywał Supermanowi, potrafił również latać, biegać z ogromną prędkością, nie musiał nic jeść i pić, a także nigdy się nie męczył. Pałał się również potężną magią, która mogła manipulować czasem i przestrzenią. Dzięki mocy, jaką posiadał, był nieśmiertelny. Jeśli jednak wróg zmusił go do powrotu do formy śmiertelnika, natychmiast obracał się w pył. Posiadał również żółty pierścień mocy, przez co nosił również przydomek żółtej latarni. Potrafił tworzyć wiązki energii, pola siłowe, jak i potężne konstrukcje energetyczne. Był doskonałym wojownikiem, który szkolił się przez tysiące lat, potrafił również porozumiewać się w wielu językach, m.in. angielskim, egipskim, arabskim i kachndaku. Jego słabością była magia negująca jego moce, dlatego był podatny na przeciwników, potrafiących połać magię na wyższym poziomie niż on sam. Postać ta miała kilka alternatywnych historii, które zasługują na przedstawienie. Jednak dzisiaj zajmiemy się życiorysem Adama z odrodzenia uniwersum DC. Historia tej postaci ma swój początek w starożytnym Egipcie. Adam Ted był niewolnikiem Kahndak. Wychowywał się w praktyce samotnie, gdyż cała jego rodzina z wyjątkiem siostrzeńca Amana została zabita przez lokalnych panów. Po tych wydarzeniach postanowił zrzucić niewolnicze jarzmo wraz z ostatnim członkiem swojej rodziny. Niestety podczas próby ucieczki został śmiertelnie ranny. W momencie, który miał zakończyć jego żywot, został wraz z siostrzeńcem przeniesiony do Skały Wieczności, gdzie przywitał ich czarodziej Shazam. Zaoferował on pozycję czempiona dla Amana, który poprosił o łaskę ocalania Adama będącego na skraju śmierci. Shazam spełnił jego prośbę, po czym z mocami odesłał ich do Kahndaku, który mieli oswobodzić. W ich głowach pojawiły się zgoła odmienne plany przeprowadzenia tej akcji. Adam chciał wybić oprawców, a Aman dać im pokój i możliwość odkupienia win. Jak to w takim wypadku bywa, zwyciężyła chęć zemsty. Adam zabił siostrzeńca, gdyż uznał to za poświęcenie dla większego dobra, po czym przejął jego moce, stając się Czarnym Adamem. Po tych wydarzeniach zabił władcę Kahndaku, po czym zneutralizował również prawie wszystkich przedstawicieli Rady Wieczności, oszczędzając tylko Shazama, który zdołał go zapieczętować. W XXI wieku jego grobowiec został odkryty przez archeologa Tadeusza Sivana. Black Adam powrócił i szukał zemsty na czarodzieju, który uwięził go na tysiąclecia. W końcu odnalazł następcę czarodzieja, młodego chłopaka Billy'ego Batsona, który otrzymał moce Shazama. Doszło między nimi do konfrontacji, którą Billy nie miał szans wygrać. Zdołał jednak przekonać Czarnego Adama, aby porozmawiali w swoich śmiertelnych formach. Egipcjanin zgodził się na krótką rozmowę, jednak nie przewidział, że po przemianie w swoją śmiertelną formę jego ciało rozpadnie się w pył ze starości. Tylko to uratowało nowego Shazama przed porażką, a cały świat przed nastaniem nowych rządów terroru. W późniejszym czasie Black Adam został wskrzeszony przez rebeliantów z Kahndaku, którzy chcieli go poprosić, aby ten odzyskał dla nich państwo. Adam zrobił to w błyskawiczny sposób, docierając do marionetkowego dyktatora obsadzonego przez Amerykanów, po czym sam mianował się królem państwa, w którym żył tysiące lat wcześniej. We wcześniejszych wersjach jego historii był m.in. synem Ramzesa II, faraona Egiptu. W tej wersji opowieści otrzymał moc od czarodzieja Shazama i czynił wiele dobra dla Egiptu przez setki lat. Niestety w końcu został zwiedziony przez córkę Shazama Blaze, która skusiła go perspektywą ogromnej władzy. Za obalenie faraona czarodziej odebrał moce i zaklął w Skarabeuszu, co zakończyło się dla Adama śmiercią. Oczywiście podobnie jak w nowej wersji jego historii został przywrócony do życia przez Tadeusza Sivana, jednak miał w sobie odrobinę dobra. We współczesnym świecie jego głównym rywalem był Kapitan Marvel. Do zobaczenia w kolejnych materiałach opowiadających o różnych ciekawych potworach, osobach czy też wydarzeniach. Wbijajcie na naszą grupę na Facebooku i na naszego Discorda. Linki do naszych społeczności znajdziecie w opisie każdego filmu. Tymczasem do usłyszenia, cześć!